Wpływ alkoholu na rodzinę. Rodzina, przemoc i role w rodzinie alkoholowej. Zapraszam, Darek Dopierała. Rodzina i jej funkcje. Zwróć uwagę na to, że każda rodzina ma określone funkcje. Jest to funkcja ekonomiczna, a więc zaspokajanie potrzeb materialnych członków rodziny. Funkcja prokreacyjna, a więc zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, ale także biologiczne przetrwanie społeczeństwa. A więc tak naprawdę przedłużenie gatunku, przedłużenie rodziny. Funkcja seksualna, a więc związana z formą współżycia płciowego. Ale także rodzina pełni funkcję socjalizacyjną, czyli przygotowuje dzieci do dalszego, dorosłego życia. Kolejna funkcja jest funkcją, która brzmi bardzo naukowo, czyli stratyfikacyjna. Ale tak naprawdę chodzi o to, że rodzina nadaje swoim członkom pozycje społeczne. Ma to znaczenie w społeczeństwach klasowych. Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca związana z opieką nad członkami rodziny, ale także funkcja rekreacyjna związana z potrzebą odpoczynku, rozrywki. Również funkcja kulturowa, czyli przenoszenie dziedzictwa kulturowego, historii. No niestety w dzisiejszych czasach ta funkcja kulturowa traci na znaczeniu. Bardzo ważne jest, że w rodzinie zwykle panuje równowaga. Równowaga polega na tym, że rola ojca i matki jest mniej więcej równa. Jest związana z porozumieniem między małżonkami, współpracą. Dzięki temu dzieci mogą się normalnie, prawidłowo rozwijać. Zwróć uwagę na to, że podstawą rodziny jest wspomniana już równowaga. A więc rodzina daje dziecku określone prawa, ale też zaspokaja jego potrzeby. Właśnie dzięki porozumieniu i współpracy. O jakich potrzebach dzieci mówimy? Poczucie i potrzeba bezpieczeństwa, zadbania, opieki, akceptacji, miłości, przytulenia, potrzeba doświadczenia życia, świata, nauki, radości i zabawy. Dziecko w rodzinie, która rozwija się prawidłowo, bez większych problemów, ma prawo do życia, bycia sobą, rozwoju, realizacji własnych potrzeb, uczuć. Role rodziców są podzielone. Rolą matki jest to, że rodzice stają się odpowiedzialni za potrzeby dzieci, przyjazny dom, bezpieczeństwo i bezwarunkową miłość. Ojciec dba o równowagę, współpracę, porozumienie oraz odpowiedzialność za dzieci. W takiej rodzinie dziecko ma prawo do bycia sobą, do rozwoju, realizacji potrzeb, uczuć intymności, ale również ma odpowiednie do swojego wieku obowiązki. Kiedy rodzic chwali dziecko, nabiera ono własnej wartości i tożsamości. Kiedy słucha i wspiera, dziecko uczy się szukać pocieszenia, radzenia sobie z problemami, z emocjami. Kiedy rodzic dotrzymuje słowa, dziecko uczy się zaufania do rodziców, ludzi, ale także z siebie samego. Kiedy rodzic okazuje dziecku szacunek i miłość, dziecko uczy się szacunku do samego siebie i równości. Kiedy rodzic akceptuje to, co czuje dziecko, uczy się on orientacji w świecie, swoich potrzebach, kontaktu z samym sobą, ale także nazywania, rozpoznawania, wyrażania swoich emocji i informacji, które te emocje, uczucia z sobą niosą. Kiedy rodzic szanuje prywatność dziecka, dziecko uczy się szanowania terytorium, granic i ważności. Kiedy rodzic staje się nauczycielem i przewodnikiem, dziecko nabywa umiejętności znajdowania swoich autorytetów i wzorów do naśladowania, ale także różnego typu uczy się wiedzy związanej z pełnieniem ról społecznych. Dostaje wzorce. Kiedy rodzic wskazuje dziecku błąd i rozwiązanie, uczy dziecko pewności siebie oraz umiejętności do nauki, również na własnych błędach. Kiedy rodzic przytula i daje dziecku kontakt fizyczny, uczy się ono zachowywania zdrowych granic, ale też nabiera poczucia bezpieczeństwa. Kiedy rodzic daje dziecku prawo do błędów i przyznania się do nich, dziecko uczy się, że nic ani nikt nie jest doskonały, że ma prawo popełniać błędy i wyciągać z nich wnioski. Kiedy dziecko ma odpowiednie do swojego wieku oczekiwania, wymagania, obowiązki, uczy się zaradności, odwagi, samorealizacji, ale także pewności siebie, adekwatnej samooceny i realnej samooceny. Kiedy w rodzinie panują zdrowe, czytelne zasady, a więc jakiś rodzaj dyscypliny, dziecko uczy się nabywa normy, wartości, zasad, ale także uczy się ich przestrzegania. W momencie, kiedy w rodzinie pojawiają się kłopoty zewnętrzne, ubóstwo,
choroba, a pamiętajmy, że uzależnienie od różnego typu używek również jest chorobą, pojawia się brak porozumienia między rodzicami. Może się pojawić niedojrzałość, niezaradność rodziców, kiedy jeden z nich nie radzi sobie z sytuacją i przestanie wówczas pełnić swoją funkcję. Pojawia się brak równowagi. Rodzina podejmuje wtedy próbę jej przywrócenia. Kiedy doświadcza problemu i nie umie sobie z nimi poradzić, niestety konsekwencje tego ponoszą dzieci, które często stawiają się w koalicji albo są stawiane w koalicji z jednym z rodziców. To, co jest istotne. W rodzinie alkoholowej wprowadzane są zmiany. Zwykle rodzice opiekują się dziećmi. W momencie, kiedy pojawia się w rodzinie problem alkoholowy, to dziecko opiekuje się rodzicem i dobrze się uczy. Staje się dzieckiem, bohaterem. To, co ważne, dziecko uczy się, że ma wpływ i władzę. Kiedy w rodzinie pojawiają się problemy, dziecko również może je stwarzać. Wchodzi w rolę tak zwanego kozła ofiarnego. Zwraca na siebie uwagę. Dziecko może również zajmować się sobą, uciekać w marzenia, co nazywamy dzieckiem we mgle. To, co ważne, takie dziecko jest grzeczne. Kiedy dziecko w rodzinie alkoholowej, w rodzinie z problemem, rozładowuje napięcie, może stać się dzieckiem maskotką. To, co ważne, to, co je wzmacnia, to jest to, że jest lubiane, jest w centrum. W każdej rodzinie istnieją określone normy, wartości i hierarchia. W rodzinie z problemem alkoholowym następuje zaburzenie w tych sferach. Norma. Mówimy, czujemy, ufamy, możemy liczyć na pomoc innych, ale także możemy zmieniać, ponieważ zmiana rozwija. W rodzinie z problemem alkoholowym nie mówimy, nie czujemy, nie ufamy i nie możemy nic zmieniać. Musimy zachować status quo, to, co teraz jest. Bardzo mi się to kojarzy z figurką trzech małpek. W rodzinie panują określone wartości. Każdy jest ważny. W rodzinie z problemem alkoholowym ważna jest rodzina, podporządkowanie. O pewnych rzeczach się nie mówi. Należy pomagać pijącemu rodzicowi. Następuje również zmiana ról. Stopniowo to dziecko staje się rodzicem, a matka lub ojciec staje się dzieckiem. Czasami jest też tak, że dziecko staje się partnerem swojego niepijącego rodzica. Opiekuje się nim, a ojciec albo osoba inna, osoba, która ma problem alkoholowy, staje się dzieckiem. Prowadzi to do przyjęcia określonych ról w rodzinie alkoholowej, o czym już częściowo mówiłem w tym filmie oraz w innych. Może się pojawić współuzależnienie, przyjęcie przez dzieci takich ról jak błazen, maskotka, bohater rodziny, niewidzialne dziecko we mgle albo kozieł ofiarny, dziecko, które zawsze stwarza problemy. Jak zachowuje się osoba współuzależniona? Wada Sztander mówi o tym w ten sposób. Osoba współuzależniona nieustannie skupia się na osobie alkoholika. Mogą się pojawić huśtawki nastroju, depresja, apatia, zamęt uczuciowy. Można powiedzieć, że nastrój, emocje, uczucia osoby współuzależnionej są zależne od tego, co zrobi osoba uzależniona. Często, a nawet bardzo często, taka osoba współzależniona ma złe samopoczucie. Może to prowadzi do sytuacji również, że często tak jest, że następuje pogorszenie warunków materialnych rodziny. A nieustanny stres prowadzi do zaburzeń psychofizycznych. Nerwica sytuacyjna lub jakieś inne zaburzenia, na przykład depresja. Pojawia się poczucie pustki duchowej, wewnętrzne wypalenie. Czasami osoba współuzależniona tłumaczy osobę uzależnioną i zwalnia ją z odpowiedzialności za skutki jego picia. To również są konsekwencje współuzależnienia. Bohater rodziny. Rolę taką najczęściej pełni najstarsze dziecko, które poświęca się dla rodziny. Z reguły nie sprawia żadnych kłopotów. Opiekuje się rodzeństwem, czasami rodzicem, rezygnując ze swoich życiowych celów. Nie ma swojego dzieciństwa, nie umie się bawić. Nigdy nie jest z siebie zadowolony, zawsze stawia sobie kolejne zadania. Żyje w ciągłym napięciu. Jako osoba dorosła często bawi się w Don Quixota, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za innych, nie potrafiąc zająć się sobą oraz swoimi problemami. Druga rola to błazen maskotka. To on, to takie dziecko rozładowuje napięcie, żartuje, psoci. Jednak pod tą maską
kryje się najczęściej napięcie i niepokój. W związku ze swoim zachowaniem nigdy nie jest traktowany poważnie i czasami zaciera granice pomiędzy śmiechem i płaczem. Wyobraź sobie sytuację, kiedy dziecko się śmieje i bardzo szybko może przejść ze śmiechu do płaczu. W swoim życiu osoby dorosłej często zabiega o względy innych i robi to nawet swoim kosztem. Kolejna rola to kozioł ofiarny, dziecko, które sprawia kłopoty, wchodzi w konflikty i źle się uczy. Reaguje w sposób impulsywny i agresywny. Często jest upokarzany w rodzinie. To sprawia, że poszukuje wsparcia w grupach aspołecznych, tak zwanych społecznościach krzakowych, a więc szuka akceptacji i poprzez to może włączać się w zachowania ryzykowne. Pije, pali, żeby dorównać innym. Daje się namówić na różnego typu wyskoki, łamanie prawa. Jako osoba dorosła również może naruszać normy społeczne i prawne i często nadużywa alkoholu. Kolejna rola to dziecko niewidzialne, dziecko we mgle. Nieobecne, które nie sprawia kłopotu. Właściwie go nie ma. Jest wycofane w świat swoich marzeń. Często towarzyszy mu smutek i samotność. Jako osoba dorosła jest nieufny i wycofany. Ma trudności w nawiązywaniu bliższych relacji. I jeszcze wspomagacz. O tej roli nie mówiłem wcześniej. Bywa często opiekuńczy wobec osoby uzależnionej. Dostarcza jej komfortu picia, zażywania. Nie umie być obok. Często nawet przynosi alkohol do domu, byle dana osoba nie wychodziła z niego. Jako osoba dorosła często wchodzi w toksyczne relacje, związki z osobami uzależnionymi i staje się współuzależniony. Pamiętaj, że rodzina alkoholowa to określone braki potrzeb, norm, wartości. Brak poczucia bezpieczeństwa, miłości, zaufania, co prowadzi do lęku, zagrożenia, gniewu, poczucia winy, poczucia krzywdy. Brak oparcia i pomocy, a więc życie rodzinne staje się źródłem problemów. Brak kontaktu, zrozumienia, a więc kłamstwa, manipulacje, udawanie. Izolacja od świata, zamknięcie się w swojej tragedii, cierpieniu, niesięganie po pomoc. Ale także rodzina alkoholowa to wyczerpanie zasobów materialnych, a więc prowadzi do ubóstwa. Również pojawiają się inne mechanizmy, na przykład zaprzeczanie i iluzja, a więc właściwie nie ma żadnego problemu. Wstyd. Rodzice tego nie widzą, ale dzieci często się wstydzą członków swojej rodziny. Sztywne role. Dziecko uczy się braku elastyczności. Zaplątane granice pomiędzy rolami w rodzinie, a więc dziecko uczy się również, że nie ma granic, nie ma odrębności członków rodziny. W rodzinie alkoholowej często niezaspokojone są potrzeby, a w takiej sytuacji pojawia się złość i agresja. Przypomnę informacje z innych moich filmów. Złość często pojawia się w momencie, kiedy nasze potrzeby są niezaspokojone, kiedy ktoś narusza nasze granice albo kiedy mamy problem w osiągnięciu celu. Wszystkie te elementy występują albo mogą występować w rodzinie alkoholowej. Również rodzina alkoholowa to brak ugodowości, częste konflikty w komunikacji, a więc brak kontaktu z innymi ludźmi, otwarte konflikty, trudność w nawiązywaniu, utrzymywaniu relacji, ale także dominacja wspólnoty nad zróżnicowaniem, czyli jednostka istnieje dla rodziny i jej indywidualne różnice, potrzeby są poświęcane. Nie jest ważne, co chcesz robić, ale ważne jest to, co jest potrzebne dla rodziny. Miałem taki okres swojego życia, kiedy chciałem zajmować się psychologią. Niestety, z powodu rozwodu w mojej rodzinie, musiałem pójść do fabryki i pracowałem w zawodzie wyuczonym. Jako kontroler jakości, a potem tokarz. Dopiero po latach wróciłem do swoich marzeń i planów. Rodzina alkoholowa to również kontrola, perfekcjonizm i oskarżanie, a więc tak zwana toksyczna pedagogika. Tajemnice są jawne, wszyscy wiedzą, ale nikt o tym nie mówi. Udają, że nie ma to znaczenia. Tak zwana tajemnica poliszynela. Wspomniane trzy małpki. Osoba z rodziny alkoholowej nie widzi, nie mówi i nie słyszy, a przynajmniej udaje, że tak jest. Rodzina alkoholowa to również niezmieniający się i zamknięty system oraz absolutna wielkościowa wola, czyli liczy się osoba uzależniona i wszyscy muszą wokół niej tańczyć.
a więc każdy gra rolę w kontrolowaniu problemów. System nie może się zmieniać. Członkowie rodziny biorą udział również w kontrolowaniu i zaprzeczaniu konfliktom i frustracji. Każdy chce osiągnąć swoje cele siłą woli, co daje iluzję radzenia sobie z problemem. Od emocji uciekamy. Jakie zachodzą jeszcze problemy i zjawiska w rodzinie dysfunkcyjnej? Niezaspokojenie indywidualnych potrzeb dla rodziny. Członkowie rodziny poświęcają zaspokojenie własnych potrzeb dla podtrzymania systemu rodzinnego. Dlatego też w takich rodzinach zawsze istnieje próg zawiści, złości i agresji. Rodzina uczy się albo sporów w komunikacji, albo konformizmu. Komunikacja, relacja w rodzinie opiera się na otwartym konflikcie, bądź skrajnej ugodowości, aby uniknąć awantury. Czy można się dziwić, że osoba z takiej rodziny nie potrafi być potem asertywna? Jest dominująca albo uległa? Zasady, które kierują rodziną, są sztywne i zwykle nie ulegają zmianom. Do takich zasad należą perfekcjonizm, kontrola, oskarżanie, pedagogika toksyczna. A więc wartościuje ciebie to, co robisz, co umiesz. Zadanie. Czy można dziwić się, że osoby z rodzin alkoholowych potem są zadaniowcami, perfekcjonistami, starają się kontrolować wszystko? W rodzinie alkoholowej również występują jawne tajemnice. Kolokwialnie wspomniane już tajemnice Poliszynela. Wszyscy znają, ale nikt o tym nie mówi. Udajemy, że nic takiego się nie dzieje, o niczym nie wiemy. Powstaje też zamknięty system rodzinny. Każdy członek rodziny doskonale odgrywa swoją rolę w kontrolowaniu problemu, aczkolwiek ten system nadal się nie zmienia. Powstaje absolutna i wielkościowa wola. Członkowie rodziny zaprzeczają konfliktom, a więc tracą swoją siłę woli. Często zaczynają fantazjować i mieć iluzję, że radzą sobie z problemem. Wspominałem również o braku granic. Członkowie rodziny odrzucają granice własnej osoby dla podtrzymywania rodziny, co jest jednoznaczne z tym, że odrzucają swoją własną tożsamość, odrzucają swoje własne potrzeby. Porozmawiajmy teraz o przemocy w rodzinie alkoholowej. Jaka jest definicja przemocy? Zawsze jest ona celowa, uniemożliwia samoobronę i powoduje naruszenie praw, dóbr drugiej osoby, powoduje też szkody materialne, zdrowotne bądź fizyczne, psychiczne. Przemoc może być fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna, ale również inny podział mówi o przemocy zimnej i przemocy gorącej. Chłodna przemoc. Sprawca jest spokojny, bardziej się kontroluje. Często ma rygorystyczny styl wychowania. Jest przekonany o słuszności swoich czynów, zawsze znajdzie dla nich usprawiedliwienie. Jeśli jest kara, to taka kara jest wykonywana często z premedytacją. Gorąca przemoc, a więc gwałtowny wybuch tłumionych uczuć, złości, frustracji, wściekłości, powodujący agresywne zachowania. Przemoc emocjonalna wobec dziecka jest inną kategorią przemocy, ale również ważną. Przemoc emocjonalna może dotyczyć zabrania, ograniczenia dziecku możliwości prawidłowego rozwoju. Nie musi być przemocą fizyczną, może być przemocą psychiczną. A więc wyzwiska, groźby, emocjonalne odrzucenie, nadmierne wymagania i nieliczenie się z możliwościami i potrzebami własnego dziecka. Przemocą jest niezaspokojanie potrzeb dziecka, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju, a więc związanych z odżywianiem, ubiorem, schronieniem, higieną, opieką medyczną, nauką, miłością, bezpieczeństwem i przynależnością. A więc przemoc może dotyczyć każdego poziomu potrzeb, od fizjologicznych do potrzeb tak zwanego wyższego rzędu. Jakie są przekonania na temat przemocy? W rodzinach alkoholowych często panują takie przekonania, że brudy pierze się we własnym domu, że przemoc to jest tylko bicie i tylko ono jest najczęściej. Natomiast przemoc nie jest niczym złym. Kobietę można czasami bić. Bije, to znaczy, że kocha. Kobieta bez mężczyzny jest nic nie warta. Ofiara jest sama sobie winna. W swojej pracy zawodowej słyszałem też takie określenia, że co prawda mąż bije, ale w łóżku anioł. Inne przekonanie to jest to, że dla dobra dzieci trzeba znosić wszystko. Kobieta powinna się wstydzić, że doznaje przemocy. Również pojawiają się przekonania, które mogą wzbudzić poczucie winy w dzieciach, ale również zwalniają od odpowiedzialności osobę uzależnioną.
To na przykład słowa, że gdyby praca była lepsza, większe pieniądze, mniej stresu, spokojniejsze dzieci, gdyby żona była młodsza, ładniejsza, spokojniejsza, mądrzejsza, nie byłoby żadnego problemu z piciem. Przemoc ma określone cykle. Na początku narasta napięcie, pojawiają się sytuacje konfliktowe, a ich przyczyny mogą również tkwić poza rodziną. Pojawiają się zachowania agresywne. Pamiętaj, złość jest uczuciem, agresja jest zachowaniem. Potem pojawia się faza ostrej przemocy, wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata. Najczęściej wtedy następuje jakaś interwencja kryzysowa, interwencja policji. Ofiary w afekcie decydują się, by wzywać pomocy i złożyć skargę, jednak potem ją wycofują. Potem pojawia się faza miodowego miesiąca. Osoba stosująca przemoc próbuje przekonać, że teraz będzie inaczej. Ofiary mu wierzą, bo po prostu bardzo tego właśnie pragną. Niestety z błahego powodu znowu narasta napięcie i wszystko zaczyna się od początku. Potem pojawia się skrucha, okazywanie miłości. Sprawca na nowo uwodzi ofiarę, zaczyna dostrzegać to, co się wydarzyło i próbuje załagodzić sytuację. Przeprasza. Cykle takie mogą trwać przez wiele lat. Niestety przemoc z czasem się nasila, jeśli nie postawimy jej granicy. Jaki jest związek pomiędzy przemocą a psychologicznymi mechanizmami uzależnienia? Nałogowe regulowanie uczuć. Pamiętasz może taki schemat. Kiedy pojawia się problem, pojawia się wzrost napięcia, rosnąca chęć ulgi i wtedy zamiast alkoholu może się pojawić wybuch agresji i rozładowanie. Analogicznie jak w mechanizmie regulowania uczuć. Podobnie jak w mechanizmie iluzji zaprzeczania, pojawia się racjonalizacja. No uderzyłem, bo byłem zdenerwowany. Ręka mi się omskła. Było to tylko raz. Miałem rację. Musiałem tak zareagować. Tak każdy facet by postąpił. Zrobiłem to dla niej albo dla jego dobra. Również objawy przemocy są minimalizowane. Nic takiego się nie stało, nic wielkiego mu nie zrobiłem albo jej nie zrobiłem. Robi więcej hałasu niż jest to warte. Pojawia się obwinianie. Zrobiłem to, bo to on, bo druga osoba zaczęła. Nie daje mi żyć to przez nią, przez niego, te wszystkie awantury. Zrobiłem to, bo już nie miałem innego wyjścia, nic innego do niej albo do niego nie dociera. Zastanów się nad kilkoma sprawami. Jakiego rodzaju przemocy ty używasz najczęściej? Czy zauważyłeś u siebie albo w swojej rodzinie któryś z etapów eskalacji przemocy? Pomyśl, jak alkohol wpływał na akty przemocy, które stosowałeś. Powróćmy do ról, które pełnią członkowie rodziny alkoholowej. Opowiem o syndromie dorosłych dzieci alkoholików. Syndrom DDA jest to zespół cech, które występują u osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej. Trzeba jednak pamiętać i mieć świadomość, że nie każde dziecko z rodziny, w której występował problem alkoholowy, musi mieć te cechy. Ja w okresie młodości byłem członkiem ruchu oazowego, podpisałem krucjatę trzeźwości. I myślę, że to wpłynęło na moje życie, że nie sięgałem wówczas po alkohol. Dorosłe dzieci alkoholików zgadują, co jest prawidłowe, ponieważ nie mają wzorca z domu. Chcą być idealnym rodzicem, ojcem, matką, jednak nie mają wizji, nie mają wzoru, a więc zakładają sobie swój własny ideał, nie zawsze słuszny. Dorosłe dzieci alkoholików mają problemy z konsekwentnym realizowaniem swoich planów, ponieważ oczekują efektów na już. Nie ufają do końca, bądź w relacji zaufaniu idą na całość. Są łatwowierni, ufni. Dorosłe dzieci alkoholików potrafią kłamać, kiedy łatwiej byłoby powiedzieć prawdę. Osądzają się bezlitośnie. Nie potrafią się bawić, traktują siebie bardzo poważnie. Mają również problemy w intymnych związkach. W sposób przesadny reagują na zmiany, na które nie mają wpływu. A więc można powiedzieć, że modlitwa o pogodę ducha jest dla nich czymś obcym, ponieważ mówi ona, żeby odróżniać rzeczy, na które mamy wpływ, od tych, na które nie mamy wpływu. Dorosłe dzieci alkoholików stale szukają aprobaty i potwierdzenia.
zwykle czują się odmienne od pozostałych ludzi. Są to osoby wyjątkowo lojalne, gdy ich partner w rzeczywistości nawet na to nie zasługuje. Są też nadzwyczaj odpowiedzialne lub krańcowo wyjątkowo nieodpowiedzialne. Mają również skłonność do ograniczania się do określonego sposobu działania, a więc działają w sposób sztywny. Istnieje też inna klasyfikacja cech dorosłych dzieci alkoholików. Lęk przed utratą kontroli, a więc staram się nie reagować w sposób emocjonalny, kiedy czuję, że nie panuję nad wszystkim, czuję niepokój. Może się to przejawiać w postaci nadkontroli. W rodzinie takiej często są uczucia tabu, których się nie mówi, których się nie czuje. Poczucie winy, skrucha, wstyd, lęk, radość, ból, miłość, złość i smutek. Osoby takie mają problemy z wyrażaniem uczuć. Trudno im jest je wyrażać, nazywać. Często nie są świadome tych problemów, tych uczuć. Uczucia są dla nich ciężarem, czyś niepotrzebnym. Przecież czując, trudno być perfekcyjnym i zadaniowcem. Osoba, która ma cechy dorosłych dzieci alkoholików, boi się okazywać uczucia i tego, czego dowiedziałby się o sobie, gdyby je wyrażać. A więc jeśli jest mi smutno, mówiąc o tym, pokazałbym, że czegoś mi w życiu brakuje. Kolejna cecha to lęk przed konfliktem. Dorosłe dziecko alkoholika bierze na siebie odpowiedzialność za rozładowanie sytuacji, kiedy pojawia się konflikt. Pamiętasz rolę kozła ofiarnego? DDA unika konfliktów, uważa, że są złe, bo prowadzą do przemocy i za wszelką cenę stara się je uniknąć, dostosowując się, zmieniając plany. Jest to związane z tym, że w rodzinie konflikt zawsze wiązał się z przemocą, a wejście w konflikt oznaczało rozstanie, ponieważ naruszało tabu. Ktoś może nas opuścić, jeżeli wejdziemy z nim w konflikt. A czasami sami psujemy, zamykamy pewne relacje, kiedy pojawia się konflikt. Nie potrafimy przebaczyć. Kolejna cecha to nadodpowiedzialność. Biorę na siebie odpowiedzialność za wszystko. Jestem zawsze chętny do wzięcia dodatkowej pracy. Zgłaszam się na ochotnika. Kiedy ktoś mnie prosi o pomoc, nie potrafię odmówić, nawet jeżeli jest to moim kosztem. W rodzinie dorosłe dziecko alkoholika pomagało i troszczyło się o innych. Było bohaterem. Było nagradzane za to, że jest dorosłe. Troszczyło się emocjonalnie, fizycznie o rodziców albo jednego z nich. Kolejna cecha związana z funkcjonowaniem DDA to jest poczucie winy. Moje potrzeby są dla mnie nieważne. Czuję się winny, że w ogóle mam jakiekolwiek potrzeby. Nie chcę być ciężarem dla innych. Ciągle za wszystko przepraszam. Przepraszam, że żyję. W mojej rodzinie zawsze skupiano się na szukaniu winnych i to ja byłem odpowiedzialny za rzeczy, za które nie powinienem odpowiadać. I często, żeby zakończyć kłótnię, DDA brało winę na siebie. Kolejna cecha to brak zdolności do odpoczynku, zabawy. To jest trudne zadanie, ponieważ DDA było w stanie gotowości. Pojawia się też w tym momencie wierszyk, które moje dziecko wiele, wiele lat temu uczyło się w przedszkolu. Śmiejesz się do mnie, czy może ze mnie? Ciebie to bawi mi nieprzyjemnie. Dorosłe dziecko alkoholika czuje niepokój, kiedy ludzie się śmieją zbyt głośno, bo myślą, że to z niego. DDA jest samotnikiem. Zanim się zaśmieje, musi rozejrzeć się, czy wypada się śmiać. Czy inni się śmieją. A głośny śmiech w rodzinie oznacza, że sprawy wymykają się spod kontroli. Często obserwuję u DDA, ale również u osób uzależnionych, zaśmiewanie problemu. W mojej rodzinie, kiedy tylko odprężałem się, stało się coś złego, a więc nauczyłem się bycia w pełnej gotowości, a zabawa zawsze oznaczała picie. Kolejna cecha DDA to wewnętrzny krytyk. Jestem dla siebie najsurowszym krytykiem, bezlitosnym. Nigdy niczego nie robiłem dobrze. Byłem tak zwanym majster popsuj i swoim największym, najgorszym wrogiem. W moim domu, kiedy pojawiał się problem, szukano winnych, były ciche dni i odrzucenie, a każdy błąd oznaczał straszne konsekwencje. Dlatego też jestem bezlitosny dla siebie, ale często dla innych. Kolejna cecha to życie w świecie zaprzeczeń. Nigdy nie zaprzeczam. Kiedy jestem zagrożony, boję się. Wolę skłamać, niż przyznać się do błędu. W mojej rodzinie nie mówiło się o problemach. Nie zajmowaliśmy się nimi. Uciekaliśmy od nich. Pamiętasz zdjęcie trzech małpek? Nie widzę, nie słyszę, nie mówię. W domu DDA nie wie, czego od niego się oczekuje.
i nigdy nie wiedziało dziecko o tym, czego inni od niego chcieli. Często było zaprzeczanie, nie tylko problemom. Kolejna cecha to pozostawianie siebie samego w roli ofiary. Bezradność, wyuczona bezradność. Nawet jeśli coś zrobię, to i tak nic nie zmienię. Nie zasługuję w życiu na nic dobrego. Jeżeli czegokolwiek potrzebuję, inni mi to i tak zabiorą. W mojej rodzinie była przemoc, krzyki, wrzaski, szukanie winnych, wykorzystywanie seksualne. To nie tylko wyuczona bezradność, ale również zaproszenie do przemocy. Również zachowania kompulsywne. Punktualność, seks, schludność, alkohol, hazard, pracoholizm, nadmierne stosowanie używek, sport, religia, jedzenie, praca, zakupy, gromadzenie pieniędzy. To wszystko są zachowania kompulsywne, nadmiarowe. Kolejna cecha to mylenie miłości z litością. A więc osoba z rodziny alkoholowej często wchodzi w relacje, w których może pomagać bądź innych wyleczyć. Staje się ratownikiem. Wchodzi w relacje z osobami, które są trudno dostępne, zranione. Jeśli ktoś nas nie chce, tym bardziej go chcemy. Najbliżej mu do ludzi, z którymi pomaga. Zapomina przy tym o sobie. A to wynika z bycia ratownikiem, bohaterem w swojej rodzinie. Kiedy dana osoba była dla wszystkich powiernikiem i nauczyła się, że bycie z kimś blisko równa się pomagać. Często jest to związane właśnie z tak zwanymi toksycznymi związkami. Osoba, która ma cechy DDA, wchodzi w toksyczne związki. Kolejna cecha to lęk przed porzuceniem. Odejście jest niezwykle trudne i dana osoba nienawidzi mówić żegnaj. Woli sama odejść, niż być porzucona. Również osoby, które mają syndrom DDA, często pozostają w bliskich związkach o wiele za długo, niż powinny być. Czasami, kiedy ktoś nas opuszcza, wyjeżdża, boimy się, że więcej go nie zobaczymy. Ale to może być związane właśnie z tym, że rodzice byli niedostępni, często opuszczali dom, odchodzili. Członkowie rodziny pojawiali się i znikali, a więc trzeba było jakoś się dostosować. Kolejna cecha to wszystko albo nic. Gdy staję wobec jakiegoś problemu, trudno mi wymyśleć więcej niż jedno rozwiązanie. Jest czarne albo białe, dobre albo zło. Zawsze wydaje mi się, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. A więc jeżeli ty masz rację, to ja na pewno się mylę. W życiu rodzinnym albo były sztormy, albo martwa cisza. Bardzo dużo jest też tak zwanych generalizacji. Zawsze, nigdy, wszyscy, bezwzględnie, całkowicie. Kolejna cecha to zalegający żal. Staram się unikać mówienia o swojej rodzinie. Często myślę, że przeszłość jest już zamknięta, nie warto się nią zajmować. Próbujemy nie myśleć o przeszłości tak bardzo, a mimo wszystko na nas prześladuje, powraca. Pamiętam też, jak często się mówi, nie denerwuj się. Jeśli powiesz takie słowa dziecku albo żonie, od razu się zdenerwuje. Jeśli powiesz tylko nie rozlej, często dziecko rozleje. A więc możesz sobie wyobrazić, jak zachowuje się twoja psychika, kiedy mówisz, nie chcę o tym pamiętać, nie pamiętam o tym. W rodzinie alkoholowej smutek był uważany za przejaw słabości. Kiedy opowiada się historię swojej przeszłości, dana osoba ma tendencję do odcinania się od swoich uczuć. Ja na przykład zacząłem pisać wiersze po to, żeby te uczucia zamykać w słowa. Dopiero poznając, rozumiejąc przeszłość i jej ograniczenia, możemy zrobić coś dla siebie i zmienić siebie, odnaleźć, wypracować równowagę w dawaniu i braniu. Wymaga to ogromnej ilości pracy. W rodzinie alkoholowej często też zachodziło coś takiego jak szkoła przetrwania. Członkowie rodziny, zwłaszcza bohaterowie, czuli się jak bojownik, któremu udało się przetrwać. A więc można powiedzieć Don Kiszot. A to było związane z tym, że najczęściej w mojej rodzinie wróg był w domu, a przetrwanie umożliwiła mi moja niezależność, radzenie sobie, ponieważ nikt nie przychodzi mi z pomocą. W tej prezentacji wykorzystałem materiały z książki Czas uzdrowić swoje życie. Kolejna rzecz to zespół stresu pourazowego, a więc zaburzenia psychiczne, które będą często formą reakcji na skrajny stres. Może pojawiać się w wyniku bycia świadkiem albo ofiarą przemocy,
bezradności albo uczestniczenie w przestępstwach dokonywanych po pijaku. PTSD często kojarzy mi się na przykład z byłymi żołnierzami, którzy walczyli na przykład w Iraku. Po powrocie do Polski często te osoby mają właśnie PTSD. Reagują w sposób nadmiernie wygórowany, na przykład na hałas. Potrafią przestraszyć się, położyć na ziemię czy zaatakować. Również dzieci z domów alkoholowych mogą mieć syndrom PTSD. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji.